20 metrów. No. Cześć. Miło mi cię widzieć. Niezmiernie miło, kurde. Jest pan, że mi się marzyło, że ja będę tu kiedyś u ciebie. Naprawdę? Tak. O, jak miło. Czemu? Ja ci powiem czemu. No śmiało. Bo oglądam cię i teraz to się już znamy. Zupełnie z jednej strony, ale mówię, że oglądałem ciebie, zresztą było tu paru wybitnych artystów. Nie tylko muzycznych, ale też i... Przepraszam, że na razie babcia dzwoni. To ja rozumiem. Nie tylko muzyką związanych. Dlatego jest mi tym bardziej miło, że mogę ja tu teraz być. I opowiedzieć o tym, co ja robię. Dobrze. Całą prawdę i tylko prawdę. No to będziesz się spowiadał w takim razie. Herbatki, tak. Wody czy... Drink! Czy drinkoś? Bez drinka nie zaczynamy w ogóle. Zaczynamy. I to będzie piękny wstęp. Dzień dobry, Staszku! Cześć, bardzo mi miło, że mogę być u ciebie. No, również mi bardzo miło. Od razu uprzedzimy, że jeden i drugi przeziębiony. Jeden i drugi przeziębiony, no niestety taki jest. Teraz przyszedł jakiś wirus, już nie wiem skąd, ale no, nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Już jestem przy końcówce, ty pewnie też, bo już to przy zostało końcówce. Jeszcze w zatokach. Co pijemy? Pijemy kawę wyjątkowo. Właśnie wyjątkowo. Ale ze względu na to, że jest rano, no. Właśnie. To jak już po grecku. To jak już powiedziałeś, że wyjątkowo, to ja tak zapytam. Czy powinien być drink? Ile flaszeczek miałeś w Azji? A, no to przecież sam wiesz, że no, były dwie niepotrzebne. No ale to wiesz, one się rozeszły po ósemkach. To były tylko takie startery tak zwane. A później już trzeba było biegać i wiesz, i nie było czasu na to. Zresztą wiesz jak jest, no ciężko by było po tym przelecieć Sri Lankę i Indie. No ale przecież... Ale się różnie bywało. No właśnie, przecież tyle ty masz człowieku energii. Mimo tego, że tam się nieźle działo, to ty siłę rano wstawałeś i zasuwałeś. Jak tyś to robił? Wiesz co, spowodowane to też było tym, że ludzie też byli wokół tacy, jacy byli. No jeżeli bije dobra energia od ludzi z zewnątrz, to się mi udziela. Myślę, że to też było widać. Też miałem w swoim teamie kolegę i przyjaciela takiego, który ma tą samą energię jak ja. Czyli jak ja go już rano widzę, wystarczy nawet się nie musi odzywać, to od razu humor jest bardzo dobry. I zaczynają się śmiechy, głupie gadki. I ten dzień zupełnie inaczej się zaczyna. No. Oczywiście tam była też rywalizacja, bo gdzieś tam była. Każdy pojechał po to, żeby walczyć tak naprawdę. Oczywiście wszyscy żeśmy się lubili i lubimy się do tej pory, ale też pewnie przez to, że nie widzieliśmy się na drodze, nie widzieliśmy się codziennie, co wiesz przecież. Bo każdy myśli, że pewnie gdzieś żeśmy się spotykali. No oczywiście czasem żeśmy się spotkali na trasie, owszem, ale to było na krócej albo na dłużej, w zależności ile mogliśmy razem przejechać. Aczkolwiek wiesz o tym dobrze i ja, że w teamie jazda nie była wcale łatwa, bo żeby znaleźć transport dla 4 osób albo czasami dla 6 było dużo trudniej. A musieliśmy też pamiętać o operatorach, których musieliśmy brać, no bo to był priorytet też, no bo wiadomo, że jak nie ma nas w kamerze, nie ma nas w programie, to także prawda. Musieliśmy o to dbać i zawsze żeśmy dbali i przede wszystkim też trzeba było mieć do tego szacunek duży, bo ci ludzie ciężko pracowali po to, żebyśmy dzisiaj w tym programie byli. Nie było momentów zwątpienia? Właśnie się tak zastanawiam, czy był na tyle moment zwątpienia, że ja chciałem zrezygnować. Rzeczywiście był w jednym odcinku, nie będę mówił w którym, to nie to akurat jest nieważne, to tam historia się napisała sama w programie. Ale to chodziło o tą drugą osobę w teamie. Bo ważne jest to, żeby team pracował razem na siebie. Że sytuacje, które miały miejsce rzeczywiście jedna taka, teraz sobie przypomniałem, że jeżeli ta druga osoba zaczyna łapać te przysłowiowe, przepraszam, doły, czy ten kryzys taki, no bo każdy mógł go złapać, nie wiedział w którym momencie. Żeby nie schizować się i nie zrobić tego samego, trzeba ten swój mózg jakby odciąć od tego i zacząć raczej ratować sytuację i próbować jakby to odkręcić i jakby zmotywować tą drugą osobę do tego, żebyśmy szli dalej, bo przecież nie jesteśmy tu na całe życie, to jest raz. Przyjechaliśmy tu trochę dla przyjemności, znaczy nie trochę, a przede wszystkim dla przyjemności. Trochę też dla rywalizacji, no bo to o to w tym programie chodzi. I trzeba było to jakby zrobić w teamie. I w teamie była siła. Nie po to byliśmy po dwie osoby, żeby jeden szedł swoją drogą, drugi swoją, bo to by nie miało racji bytu, byśmy sobie w tym nie dali rady. Także tak, team musiał pracować na siebie wspólnie, nie można się było rozdzielać broń Boże, w żadnej sytuacji. I była rzeczywiście jedna taka sytuacja, gdzie jedna osoba oczywiście już myślała o... Bo to jest
sam wiesz, tęskni się za domem, tęskni się za rodziną. Tak jak ja zostawiłem mojego 3-4-miesięcznego syna, niecałe 4 miesiące miał wtedy. Cały czas się o tym myśli, o tym, co jest w domu i czy wszystko jest dobrze i czy im jest dobrze. I oczywiście jak biegaliśmy, a było to dobrych parę godzin dziennie, przecież wiesz, to gdzieś tam z tyłu głowy oni byli, ale jednak myślało się o tym, żeby biec i żeby ten dzień już minął. Ale kładliśmy się spać. No to o czym człowiek myśli? O tym, co się dzieje w domu, o tym, czy oni sobie dadzą radę. Znaczy dać, to wiadomo było, że sobie dadzą, bo byśmy się nie wybrali na taką wyprawę, ale gdzieś to wszystko się wracało, no i przychodził ten moment taki słabszy. No ale rano, jak wiesz, 6 niejednokrotnie, 5 rano, był znowu atak, gdzieś tam się o nich pomyślało, gdzieś tam się za nich pomodliło, a później znowu atak i biegło się. Biegło się, ile fabryka dała. Różne były sytuacje, raz było ciężej, raz lżej, ale było to coś pięknego. Ja będę to powtarzał do końca życia, że była to przygoda mojego życia, to mało powiedziane. Warte zaznaczenia jest to, że w ogóle my mieliśmy okazję poznać się na crossficie. Właściwie inaczej. Dobrze, że chodziliśmy o tym mówię. Chodziliśmy na ten crossfit przez 2 albo 3 lata. Udawaliśmy, że się nie znamy. I udawaliśmy chyba, jak to możliwe, że... Ja miałem wrażenie, że ty jesteś taki zamknięty na tym crossficie. No widzisz, bo każdy ocenia ludzi po wyglądzie i po tym, jak ich widział przykładowo niejednokrotnie w telewizji. Na te telewizje nas pokazują po 3-4 minuty. Tam nie da się ocenić człowieka. Nie, staram się nie oceniać ludzi przez pryzmat telewizji. Ludzi się ocenia, się ich pozna. I zresztą nie ma co oceniać ludzi. Ludzie są różni. Ale mijaliśmy się w tych... Ale widzisz, mijaliśmy się, chodziliśmy razem na treningi. Zresztą do tej pory trenujemy. I jakoś te tematy wspólne, no ale może byliśmy bardziej skupieni na tym, żeby trenować, jak dyskutować. No, dzisiaj się to zmienia w drugą stronę, więcej gadamy, jak trenujemy, ale tak jest. To prawda. Ale widzisz, ja też wiedziałem, że ja lecę do Azji, ale też wiedziałem, że ty lecisz, ale w ogóle na ten temat z tobą nie dyskutowałem. Nie wiem, czy ty wiedziałeś, że ja lecę. W pewnym momencie już wiedziałem, tak. No widzisz, ale jakoś żeśmy tematu nie podjęli, no później wiadomo było na sam koniec, jak już był czas wylotu, no to się zaczęło. Długo. No i później integracja w samolocie, jak sam wiesz, integracja musiała być jakby teamowa całego teamu. Żeby przypominam ci, że to prawie nie doleciałeś na Sri Lankę. Czy Sri Lanka nie doleciała do nas, jakbym ja tak powiedział? No różnie bywa. Wiesz jak jest, u górali różnie bywa. Znaczy, wiesz jak jest, no bo to ludzie oczywiście wezmą przez pryzmat, że górale nic innego, tylko raket fuel góralski. Ale nie, no nie jest tak. No wiesz, integracja, no przez to wszyscy, żeśmy się poznali dobrze. Każdy wiedział o sobie już więcej i przez to, że mi się polubili, co dla programu, nie było dobre, jak sam wiesz, no bo wiadomo, że szukali w programie, pewnie może chcieli, żeby to każdy z nas był inny, ale jednak pomimo tego, żeśmy się wszyscy gdzieś tam dogadywali. No to w takim razie, co w Azji było najtrudniejsze? Brak jedzenia, brak spania, brak komfortu? Co było najtrudniejsze? Ja się nad tym zastanawiam i takie pytanie nieraz padło po przyjeździe z Azji i powiem ci szczerze, że dla mnie najcięższą rzeczą, jaka była tęsknota za rodziną i tylko tyle. Ja wiedziałem, że nie jadę tam na całe życie, ale jednak to rozstanie się z moim synem, który miał 4 miesiące niecałe i wiesz, w tak młodym wieku dziecko zmienia się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Jak się wróciłem, no to on już się rozwinął na tyle, że jakby no, był kompletnie innym dzieckiem. Trochę mi było z tego powodu przykro. Ale też wiem, że jest na tyle mały, że wiesz, on tego nie będzie w ogóle pamiętał, że tata był w Indiach i biegał i spał w krzakach. No gdzieś to pewnie później zobaczę, no bo mu pokażę, wszystko zbieram, wszystkie materiały, żeby móc się później mu pochwalić, że tatuś robił takie rzeczy. No. Ale to była najgorsza rzecz chyba. I tak razem z Szymkiem żeśmy się zastanawiali na tym, bo jakby fizycznie nie było problemu. Sam wiesz, że rzeczywiście nie jadło się cały dzień, tak? Ale ta woda nam wystarczyła i ludzie biedni nam pomagali, a zwłaszcza ci najbiedniejsi, co było piękne i gdzieś tam daliśmy radę i miło to wspominamy. Szkoda, że nie ma tego pokazanego w programie wszystkiego, ale niestety nie ma na to czasu antenowego, jak wiesz, i tobie, tak samo tobie, jak i mi pewnie dużo innych rzeczy jeszcze zostało w głowie, które były dla nas ważniejsze, a były w tym programie, a nie są pokazane. Dokładnie tak, program ma godzinę. Ale nam to zostaje w głowie, to jest nasze. Dokładnie. Tak. Ja wiem, że ty możesz mówić z gwarą, ale tę gwarę możesz też wyłączyć. Mogę, oczywiście. Ja wiesz, to gwarą mówię czasem, to wszystko zależy od ludzi. Jak jestem z Szymkiem, to mówimy po góralsku.
Aczkolwiek nawet jak mówimy językiem literackim, takim jak nauczyła nas szkoła, to przecież słychać, że jesteśmy z miejsca, z którego jesteśmy. Bo są słówka i zaciągania, tak jak niektórzy mówią. Aczkolwiek ostatnio byłem w sklepie w Krakowie i tam dyskutuję z panią, coś kupuję i pani nie do końca była pewna, czy my jesteśmy z Zakopanego. Mhm. Jakby nie wyczuła tego klimatu w naszej mowie. Nie wiem, czy wiesz, że po jednym z zadań, nie będę mówił po którym, w Azji Express, bardzo wysiłkowym zadaniu, zacząłem mówić tak jak ty. I reporterka ale mówiła... Ale pomogło ci to? Czy pomogło mi to? Bo to jest, rzeczywiście to i reporterka mówi, ej, co się stało? Ja mówię, co się stało? Tak, a na setkę? A ja na setce mówiłem jak ty. Bo takie bardzo ciężkie zadanie... To jest zaraźliwe, wiesz? I to zaraźliwe. Ale jest. Ja to widzę też po sobie, bo jak ja pojadę na przykład do Białegostoku, gdzie zaciągają, no. I posiedzę z nimi dłużej, to ja mam to samo, mi się to rzeczywiście też udziela. No. Czyli zaraził cię regrają trochę. Zaraziło i tak. No a ciebie jak zaraża? Czyli czym dla ciebie są góry? Bo podobno potrafisz pojechać w góry nawet na jeden dzień. Nawet na godzinę potrafię pojechać w góry. Żeby się zresetować. Ja to zawsze, to jest moje miejsce, w którym się urodziłem, wychowałem. Nie wyobrażam sobie miejsca poza moimi górami i Zakopanem, żeby nie zostać tam do grobowej deski, jak to się mówi. Ale tam jest tak, nasze rodziny duże, zarówno od strony mojej mamy, jak i taty, to jest raz. No, mamy te wszystkie rzeczy wysane z mlekiem matki. Tam są nasze korzenie, tam jest ten klimat, w którym czujemy się najlepiej. Dlatego na Sri Lance, jak dotarliśmy w góry, to czuliśmy się jak u siebie w domu. Myślę, że ta wysokość też to robi. No ta tradycja, przede wszystkim to, co robimy, jest stamtąd. I myślę, że ty jeszcze nie miałeś być przyjemności na naszym koncercie, ale przyjdziesz na nasz koncert, posłuchasz, że to wszystko, co robimy, a jest to bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o muzykę zwłaszcza, jest prawdziwe. Jeżeli to czuć od nas, to nie ma nic ważniejszego dla nas, jak właśnie to, bo to jest cała prawda o nas. Wiesz, górale są tacy, że serce oddają na tacy. I pomogą też każdemu. Oczywiście jak im ktoś przystąpi na przysłowiowy pazdur, jak my to mówimy, czy palec, to oni są pamiętliwi, ale zawsze pomogą. I zresztą ciężko mi też tak mówić o sobie i o góralach, jakby chwalić się, żeby to nie wyszło jakoś źle, ale tacy jesteśmy i nie wstydzę się o tym mówić, wręcz przeciwnie, szczycę się, no może to jest za dużo powiedziane, ale jest to po prostu, no tacy jesteśmy i to jest piękne w nas i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No. Moje takie standardowe pytanie, które pięknie może pokazać, opisać człowieka, czym dla ciebie jest życie? No jest to coś pięknego, co musimy, z czego musimy korzystać, bo jak widzimy, zwłaszcza teraz ja widzę przez pryzmat swojego dziecka, że ono biegnie tak szybko, że się po prostu w głowie nie mieści. Dlatego ja dzisiaj korzystam z tych wszystkich rzeczy, żeby nie żałować później tego, żeby mieć o czym opowiadać swoim dzieciom, swoim wnukom przede wszystkim i żeby skorzystać z tego życia jak najwięcej, jak najwięcej jest mi dane. I to życie, no to jest, jednym słowem mówimy, coś pięknego. Oczywiście nie każdy to powie, bo różnie się każdemu w życiu układa. Są różne sytuacje. Wiesz, no my akurat mamy ten plus, że co najważniejsze, jesteśmy zdrowi. Robimy rzeczy, które kochamy robić. Ja mówię tu o muzyce, ty o tym, co robisz dzisiaj i przez dobrych parę lat przecież jesteś youtuberem, robisz te swoje wykłady, które zresztą widziałem, rewelacyjnie funkcjonują. A ja robię to, co robię i no i fajne mamy to życie, tak? Ale są sytuacje, gdzie ludzie naprawdę mają ciężko, są schorowani i patrzą na to życie zupełnie inaczej jak my. Ale fajnie, że są tacy ludzie jak my, którzy tak jak ty, tak jak i ja, lubią pomagać i starają się przez te rzeczy, które robią, czyli tu mówię przez muzykę, też pomóc, bo niejednokrotnie tak jest, że przez to, co my robimy i kochamy robić, możemy też pomóc. A propos pomagania, nie mogę nie wspomnieć w tym momencie o prezencie, który przyniosłeś na licytację na Dom Dziecka w Chotomowie. Tak. Link będzie pod materiałem wideo. Oczywiście są ludzie, którzy wiedzą, o co w tym chodzi. To jest kura, która nie znosi jajek. Która nie znosi
zwłaszcza mamy, które mają dzieci i ojcowie, którzy mają swoje dzieci, wiedzą, o co z tym chodzi. Jest to kura babci dany. Jest to o tyle sentymentalne dla mnie rzecz, że przeleciała ze mną Azję. To jest przeleciała znaczy, ze mną? Przepraszam, co tak, że się przeszła ze mną całą Azję, Sri Lankę, Indię. Jest wyprana. Jest to już teraz egzemplarz bardziej kolekcjonerski, tak, chyba trzeba powiedzieć. To jest kura, którą dostałem od mojego syna na drogę, żeby wszystko było dobrze i żeby mi się przede wszystkim wygodnie na niej spało, bo ona służy do różnych rzeczy. Matki na niej karmią. To jest tak zwana kura do zadań specjalnych, jak to się mówi. Ale ja mówię o tej mojej. No, też fajnie, że no, ona uratowała mi niejednokrotnie tyłek, bo nie musiałem spać na betonie z głową, tylko mogłem sobie spać na takiej pięknej, wygodnej poduszce. Wiedziałem, że kiedyś będę chciał dać na szczytny cel na medytację. I fajnie, że mogę to dzisiaj zrobić tutaj u Ciebie. Jak zadzwoniłeś, mnie spytałeś o jakąś taką rzecz, która jest moją osobistą rzeczą i którą darzę dużym sentymentem, to jest właśnie ta kura. Bo płyta oczywiście też, bo to zawsze, ale... Płytę dodajemy do kury. Tak, płytę dodajemy do kury. To jest nasza pierwsza płyta, do której też mam największy sentyment, którą dzisiaj zresztą cały czas gramy na koncertach. Ale dokładam też tą kurę, która myślę, że nie jednej osobie się przyda. Jest to fajna rzecz. Ona jest, tak jak mówisz, wyprana. Bo ona jakby mogła mówić, co ona przeszła w tych Indiach. No właśnie, co by kura powiedziała? Musieli, wiesz, ona jechała różnymi transportami. Od troków po, tak jak sam widziałeś, autobusy albo ludzi, którzy nas wozili. No była rzucana niejednokrotnie po różnych rzeczach. Była w semarach, była w błocie, była... Ale wiesz co, przetrwała to wszystko. Mało tego, po wypraniu jest jak nówka. Dobrze. Także nie macie się czego obawiać. Jest czyściusieńka, bez żadnych zarazków. I myślę, że wylicytuje się i pomoże przede wszystkim. Super, bardzo. Tym, którzy są w potrzebie, bo to jest fajne. I fajne, że mamy takie rzeczy, które są dla nas, wiesz, dla niektórych pewnie powiedzą, co to taka kura, ale ona ma naprawdę duży, że tak powiem, dla mnie sentyment i była ważna dla mnie w tym programie. I tak jak mówię, uratowała mi niejednokrotnie tyłek. I teraz może uratuje komuś. Tak, i mam nadzieję, że teraz komuś pomoże. Także z całego serca oddaję ją. Dziękuję. Mam nadzieję, że się bardzo dobrze wylicytuje. I oczywiście płytę podpisaną zespołu Future Folk Zbacowanie. To jest nasza pierwsza płyta, do której będziemy mieli na pewno największy sentyment do końca życia. Zbacowanie, nie jeden pyta, o co to chodzi, to jest przypominanie. Przypominanie. Tak. To ja Ci przypomnę pod koniec, żeby podpisać płytę. Także fajnie, że możemy... Link do aukcji jest pod materiałem wideo. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Tobie za prezenty. No ale cała przyjemność po mojej stronie. Idąc dalej, mój drogi, czy Ty miałeś taki okres, w którym było źle? W którym było Ci się ciężko zebrać, pozbierać? Czy coś takiego ważnego w Twoim życiu się wydarzyło? Wiesz co, miałem takie sytuacje. Nie chciałbym o nich mówić, bo to są moje prywatne rzeczy, ale to były takie sytuacje, że no myślałem, że tu chodziło o moją psychikę, że się załamie tak, że wpadnę w depresję i skończy się to źle, ale na szczęście gdzieś to tam się wyprostowało. Dzisiaj też to było po to, żeby dziś było lepiej i dzisiaj o tym wiem, a wtedy, oczywiście dzisiaj jestem mądry, ale wtedy było bardzo źle. A jak wiemy, psychika to jest coś takiego, że jak z tym jest słabo, to wszystko inne boli. Ale na szczęście dzisiaj jest dobrze, ale zawsze mam z tyłu głowy, to Ci powiem szczerze, nie boję się o tym mówić, że dzisiaj jest fajnie, ale może przyjść kiedyś taka sytuacja, że będzie źle i staram się jakby, chociaż to może dziwnie zabrzmi, myśleć o tym, że jakby taka sytuacja przyszła, żeby wiedzieć, jak sobie z nią poradzić. I dziś w programie też była jedna z takich sytuacji rzeczywiście, gdzie gdybym nie odciął się jakby swojego mózgu od tego wszystkiego, co tam się działo, to bym się sam w tym wszystkim pogrążył i byśmy poszli, że tak powiem, na dno. Ale na szczęście zablokowałem się i to jakby pomogło nam w tym, że mogliśmy iść dalej walczyć. A jak na Twoją wrażliwość patrzy Twoja partnerka? Z jednej strony kontrast, tak silny facet, a tutaj wrażliwy. To piękne. Tak, ona też jest wrażliwa i ona też za to mnie kocha. Zresztą mi to powiedziała ostatnio i to jest fajne, wiesz? Zresztą tacy ludzie też się przyciągają i to jest normalne. Bo nie ma ludzi, wiesz co, niezniszczalnych, na tyle twardych, którzy przejdą obojętnie koło
koło tragedii, koło nieszczęścia, koło czegoś coś złego, co się dzieje. Ja przynajmniej w swoim życiu nie poznałem takich, którzy by tacy byli, wiesz. Oczywiście są tacy, którzy z zewnątrz wyglądają, niejednokrotnie mi też ktoś zarzuca, że wygląda, wiesz, jak na twardego, na tak, tego przysłowiowego Rambo, ale to wiesz co, to jest tylko ta skorupka z wierzchu. A to, co się dzieje w środku z tymi ludźmi, to wiesz. W tym miejscu, jak już wspomnieliśmy Azji Express, zróbmy tak, że ja opublikuję jakieś ze dwa zdjęcia nasze niepublikowane. A to jest fajne właśnie, że przez takie programy jak u Ciebie możemy pokazać te rzeczy, których nie ma w telewizji. A nie ma ich wielu. Nie ma wielu. No, jak czasem jak oglądam zdjęcia, to bo wiesz, no dużo tego się działo, jak wiesz, ale o niektórych zapomniałem, jak oglądam w zdjęciach i mogę sobie przypomnieć, co się tam działo, to po prostu się boję. Czy Ty od najmłodszych lat byłeś duży? Nie, wcale. Nie. Wiesz co, górale, wiesz co, jedzą osypki, po to jest rano śmietana 30, dwa osypki, no i to tak się wygląda. No. Nie, jestem mały, to tylko tak wygląda z daleka, wiesz. Przecież wiesz, że są więksi, ale to wynika też ze znaków fizycznych, z tego, że ja całe życie uprawiam sport. Ja kocham sport, mało tego, ja bez sportu nie mogę żyć. Mhm. Ja mam pieprz w tyłku, to mi powiedział mój tata i nie tylko. Mhm. I ja nie usiądę w domu i na miejscu muszę coś robić. To jest, wiesz co, kiedyś czytam o swojej grupie krwi zero, która no niestety musi, znaczy dla mnie niestety oczywiście, musi cały czas coś robić, bo inaczej, wiesz co, go energia rozpiera. Ale z tego co wiem, to Ty potrafisz o 12 iść na crossfit, a później jeszcze na siłownię. Tak, to tutaj nie ma najmniejszego problemu, ale też ostatnio poszedłem trzeci na rower, żeby się jeszcze przejechać na koniec. A czy to nie lubię, po prostu lubię, uwielbiam. Wiesz, zresztą sam wiesz, to są endorfiny, to jest kompletnie inne patrzenie na świat. Idziesz rano na trening, zupełnie inaczej Ci się chce żyć. I to wtedy już pogoda na przykład nie ma znaczenia, tak? Nie ma. Nie ma, kompletnie, no. A czy Ty masz jakieś kompleksy? Każdy ma kompleksy. Każdy by chciał coś gdzieś tam w sobie zmienić, ale myślę, że to nie do końca o to chodzi, wiesz. Zresztą Ty też miałeś kiedyś, sam mówiłeś, sam słuchałem Twoich wywiadów. Jakby mi się wydaje, że to jest normalna rzecz, bo jakby tak każdy był cudowny, idealny i o tak o sobie myślał, to by, wiesz, to by chyba zwariował w drugą stronę. I każdy ma wady, każdy by chciał coś gdzieś tam w sobie zmienić, ale ja oprócz tego, że zrobiłem sobie aparat na zębów ze względów zdrowotnych, nic więcej nie mam zamiaru zmieniać. I tak, pamiętaj o jednej rzeczy, to teraz może dziwnie zabrzmi, przepraszam, ale i tak do trumny nas będą malować. także wiesz... To jest, ja myślę, że trzeba się starzeć z godnością. Nie ma co dzisiaj świat jest jakiś jest, sam wiesz, można różne rzeczy robić. To pewnie u kobiet, no chociaż nie, u mężczyzn też to widać, bo przecież to nie ma co mówić o kobietach, że tylko sobie zmieniają. Oczywiście są rzeczy, które gdzieś tam można podrobić. No najlepiej pójść na trening i potrenować, tak? Żeby nie być otyłym i żeby zawsze dobrze się czuć. I zwłaszcza tak jak ja mam dziecko, no to wiesz, muszę być przysłowiowym supermanem jako ojciec i niejednokrotnie ratować takie sytuacje, że wiesz, gdyby nie ta tężyzna fizyczna, jak my to mówimy, to by się to nie udało. Ja jeszcze potrzebuję od Ciebie słowa na temat Twojej recepty na bycie uśmiechniętym. Kurde, zaskoczyłeś mnie kolejnym pytaniem. Ja taki jestem. No, myślałem, żebyś Nie. Myślę, że sport też dużo w tym robi roboty, ale ja po prostu taki jestem. No. Myślę, że to jest też spowodowane tym, co w życiu robimy. Wiesz, taka jest moja natura. Taki się urodziłem. Ja myślę, że z tym to trzeba do rodziców, do dziadków. To jest, wiesz, moi rodzice raczej też należą do takich, którzy raczej stają uśmiechnięci. A zwłaszcza babcie też przede wszystkim, bo te moje babcie są tak rewelacyjne, że ja wiem, że ten pieprz z tyłku też mam po babci jednej mojej i jesteśmy tacy sami, ona też dużo podróżuje, nie usiądzie w domu na tyłku, musi 3 wesela w jedną sobotę minimum przejść, co jest dla niej żadnym problemem. Zresztą dzięki niej też mam wpojone narty i też dzięki niej nauczyłem się jeździć na nartach, bo przecież to babcia brała nas zawsze na narty co roku, tylko brała nas zawsze za granicę na narty, bo ona zawsze mówiła, że lepiej pojeździć tydzień dobrze, jak 2 miesiące słabo w regionie u nas, co rzeczywiście było prawdą. I ona jakby te narty w nas zaszczepiła.
to naszym obowiązkiem zawsze było ubrać babcię w kombinezon jednoczęściowy z bratem, wcisnąć, co nie było łatwe, ubrać w buty narciarskie i resztę babcia poszła w swoją stronę, a my w swoją. I tak z bratem jeździliśmy na nartach z babcią. Staszku, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Ci dziękuję. Jest naprawdę wielką przyjemnością zobaczyć te Twoje 20 metrów, bo myślę, że to jest ściema, a to jest rzeczywiście 20 metrów. Bardzo dziękuję. Trzymam za Ciebie kciuki. I dziękuję za Twój zespół, który, jak mówi Twoja babcia, Future Folk. Future Folk. Różnie babcie mówią. Futryna, Future, Fuchi Folk. Co zresztą widziałeś. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zdrówka. I oglądamy kolejny odcinek. Zdrówka. To zapraszamy w środę o 21.30. TVN, a później do... Domówka z Azją Express. Dokładnie. Do zobaczenia. Johip!